Czarnobyl. 30 lat później. Rok 1945. Pierwsze bomby atomowe w dziejach spadły na Hiroshimę i Nagasaki. Ku ogólnemu przerażeniu zginęło 170 tysięcy ludzi. Druga wojna światowa pochłonęła niemal 57 milionów istnień. Bomba atomowa wyznaczyła jej kres. Otworzyła jednak puszkę Pandory. Uwolniła bezprecedensową ilość energii. Tych, którzy stanęli jej na drodze, czekała śmierć. Tych, którzy zdołali ją okiełznać, bogactwo. Zakład ma trwałe miejsce w historii Ameryki. To pierwsza elektrownia atomowa służąca celom pokojowym. W 1954 roku w Rosji powstała pierwsza cywilna elektrownia jądrowa. Przyszła kolej Ameryki. Byłem przeciwny energii atomowej, bo myślałem, że to dzieło szatana. Myliłem się. Bóg stworzył atom. Pierwsze 100 elektrowni powstało w ciągu 20 lat. Po dwóch kryzysach naftowych w połowie lat 70. liczba zakładów rosła wykładniczo. W połowie lat 80. na świecie działało ich już ponad 360. Pamiętny 26 kwietnia 86 roku. Rutynowa symulacja awarii zasilania w bloku czwartym elektrowni jądrowej w Czarnobylu zakończyła się tragicznie. To koniec mojego dzieciństwa. Zaczęło się inne życie. Pracownicy zignorowali procedury bezpieczeństwa i zasady eksploatacji. Ciśnienie w reaktorze wymknęło się spod kontroli. Izotopy promieniotwórcze uwalniały się przez 10 dni po eksplozji. Była to największa katastrofa jądrowa w dziejach. Wyżej. Utrzymaj się. Tam, gdzie dymi. Władze radzieckie próbowały zatuszować sprawę. Likwidatorzy mieli zabezpieczyć strefę skażoną. To była misja samobójcza. Wielu zmarło z powodu napromieniowania. Teren wokół reaktora pozostaje pusty. W 2007 roku wysłano śmigłowiec na inspekcję. W pierwszych dniach po awarii należało przede wszystkim zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się substancji promieniotwórczych i odciąć uszkodzony reaktor. Na prędce wzniesiona obudowa popękała. Gdy śmigłowiec doleciał nad reaktor, mierniki zaczęły szwankować. Powietrze było napromieniowane. Według szacunków w reaktorze było około 180 ton wysoce radioaktywnego paliwa jądrowego. Osłona ewidentnie zawiodła. Czarnobyl wciąż promieniuje. Mimo awarii w Czarnobylu i Fukushimie, na całym świecie powstają kolejne elektrownie jądrowe. Obecnie w ponad 30 krajach działa około 400 reaktorów.
W 2011 roku Niemcy ogłosiły zamknięcie elektrowni jądrowych, choć spełniają one surowe normy bezpieczeństwa. Likwidacja zakładów to ogromne przedsięwzięcie. Masa elektrowni sięga 1 800 000 ton. Na szczęście jedynie 35% jest skażone lub potencjalnie skażone. Ta radziecka elektrownia powstała w czasach zimnej wojny. Ma podobne parametry co zakład w Czarnobylu. Po zjednoczeniu Niemiec została zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Przez ostatnie 20 lat 700 inżynierów pracowało nad jej demontażem. Końca nie widać. Próbujemy oczyścić jak najwięcej elementów, aby ograniczyć ilość odpadów radioaktywnych. Ich usuwanie jest drogie i skomplikowane. Stosujemy różne metody dekontaminacji, aby usunąć cząsteczki z powierzchni materiałów. Skażona stal jest oczyszczana kwasem. To kwas fosforowy. Wkładamy element do środka i usuwamy cząsteczki z powierzchni. Płyn jest następnie przetwarzany. Oczyszczony materiał trafia do stacji pomiarowej. Co zrobić z 30 000 ton odpadów jądrowych? Do dziś nie powstało bezpieczne składowisko odpadów radioaktywnych. Stara kopalnia soli Asse w sercu Niemiec stanowi najlepszy przykład. Do 1978 roku umieszczono tu ponad 100 tysięcy beczek z odpadami radioaktywnymi. Nikt nie pomyślał o metodach usuwania odpadów i ich następstwach. Dziś Asse to jedno z groźniejszych miejsc w Niemczech. Beczki w kopalni są niczym tykająca bomba zegarowa. Na poziomie 750 metrów mamy problem. Przeciek ze skał dosięgł składowiska. Woda wchodzi w kontakt z odpadami i uwalnia ich cząstki. Wieloletnie wydobycie soli doprowadziło do degradacji terenu. 12 tysięcy litrów wód gruntowych przenika do kopalni. Z beczek uwalniają się cząstki promieniotwórcze. Dochodzi do skażenia. W wodach wzrósł poziom cezu i trytu. Trzeba je usuwać. Mocne pompy i podpory zapobiegają zawaleniu się sztolni. Ale czas ucieka. Odpady trzeba wydobyć. Wciąż istnieje ryzyko, że nie opanujemy wody w składowisku. Źródła w regionie są zagrożone. Czarnobyl, Ukraina. 30 lat po największej katastrofie jądrowej w dziejach. Około 130 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Białorusi, Ukrainy i Rosji uległo skażeniu po awarii reaktora w 1986 roku. Mieszkało tu wtedy około 5 milionów osób. Strefa wykluczenia obejmuje teren w promieniu 30 kilometrów. Na punktach kontrolnych należy okazać specjalną przepustkę. W 1986 roku Wołodymir Usatenko został wezwany na miejsce katastrofy jako ratownik. Przeżył traumę. Tam
Было сколько людей, что вообще то было страшно, потому что отселили только, ну, порядка 170 тысяч мешканцев эвакуовано. Byłem wśród 300 tysięcy żołnierzy, którzy przyjechali na ich miejsce. Wszędzie było widać namioty, budki i personel wojskowy. Tubylcy zostali wcieleni do oddziałów ratowniczych. Nie mieli pojęcia, jak tragiczne będą skutki tej pracy. Na miejscu czekał ich wstrząs. Wybuch zniszczył reaktor i spowodował emisję promieniotwórczą. Ze śmigłowców zrzucono 5000 ton piasku, ołowiu i boru. Gaszenie zarzewi ognia trwało 10 dni. W tym czasie uwolniły się ogromne ilości izotopów. Promieniowanie w atmosferze wzrosło o kilka bilionów bekereli. Duży obszar Europy został skażony. Wewnętrzna strefa zakazana zaczyna się 10 km od reaktora. Usatenko pamięta nastroje w zespole tzw. likwidatorów. Co ciekawe, ludzie maskowali strach euforią pod różnymi postaciami. Za dnia wiele osób kipiało entuzjazmem. To wszystko było nowe. Trudno ignorować śmiertelne zagrożenie. Noce były straszne. Budziłem się w namiocie i słyszałem okropny kaszel. Ciągle drapało nas w gardle. Mieliśmy uszkodzone struny głosowe. Nie przejmowaliśmy się, że kogoś obudzimy. Likwidatorzy zajęli się dekontaminacją, narażając życie. W ciągu pół roku zabezpieczono reaktor. Pierwsza osłona powstawała w trudnych warunkach. W pewnym oddaleniu. Trudno było ocenić stabilność i trwałość elementów nośnych. Nie było dostępu do miejsca katastrofy. Można odnieść wrażenie, że ludzie nie uczą się na błędach. Dziś na świecie działa około 400 elektrowni jądrowych. Każda może zrujnować życie milionów osób. Niemiecki Lubmin nad Morzem Bałtyckim. Dawna elektrownia jądrowa została wyłączona w 90 roku z uwagi na słabe zabezpieczenia. Zakład zamknięto, jednak dekontaminacja reaktora jest niezwykle trudna. Likwidację elektrowni jądrowej można podzielić na trzy etapy. Na wstępie wysoce radioaktywne paliwo jądrowe jest usuwane z reaktora. Jednocześnie instalacja jest rozbierana, oczyszczana i przygotowywana do składowania. Przestrzegaliśmy procedur ochronnych. Ludzie stali 200 metrów dalej w ośrodku sterowania, z którego kontrolowali kamery i narzędzia. Materiały pakowano z dystansu. Paliwo jądrowe zostało usunięte w połowie lat 90. Paliwo z reaktora stwarza największe zagrożenie. Za 99% radioaktywności elektrowni odpowiada paliwo. Zawiera silnie rakotwórczy pluton. Likwidatorzy z Czarnobyla umieścili paliwo z powrotem w reaktorze. Nie wiem, ilu przeżyło. Podejrzewam, że żaden.
kiedyś. Tuż po katastrofie radzieccy eksperci próbowali ustalić, ile wysoce radioaktywnego paliwa wciąż jest w reaktorze. Emisja w strefie zero przekraczała 1000 rentgenów na godzinę. Wysłano ekspedycję, która miała ocenić, ile paliwa pozostało w środku. Operator Serhii Koszelew, przyjaciel likwidatora USA-Tenki, filmował. Poziom ryzyka był wysoki. Nie dostaliśmy dozymetrów. Sprzęt był kiepski. Nikt o tym nie myślał. Pierwsza ekspedycja wryła się Koszelewowi w pamięć. Poszliśmy zbadać sytuację. Cały zespół. Zostałem z tyłu, bo coś szwankowało z kamerą. Nagle moja latarka zgasła. Koszelew stracił orientację i kontakt z grupą. Nie wiedziałem, gdzie są koledzy. Panikowałem. Nie miałem pojęcia, jak wyjść. Później wpadłem na pomysł, który mnie ocalił. Złapałem przewód i poszedłem za nim do wyjścia. Gdy Koszelew spotkał kolegę z latarką, ulżyło mu. Mijali kolejne pomieszczenia w drodze do bloku czwartego. Jak na innej planecie. Jak w filmach o wojnie jądrowej. Same gruzy. Paliwo jądrowe roztopiło się, wypłynęło spod reaktora i zastygło. Nazwaliśmy tę masę nogą słonia. Tak wyglądała. Na zdjęciach Koszelewa widać roztopione paliwo jądrowe. Czy to naprawdę 180 ton, jak wynika z oficjalnych danych? Ekspert z Czarnobyla, USA-Tenko, ma wątpliwości. Gdyby Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że w sarkofagu nie ma paliwa, musiałaby przyznać, że skalę zniszczeń zbagatelizowano. Zgodnie z wersją oficjalną wydostało się jedynie 4% materiału. Badania dowodzą, że w grę wchodziło raczej 96%. W rzeczywistości to rozprzestrzenie było bardzo duże. To by się wszystko, że 96% był wybrak. Jedno jest pewne. Stara obudowa reaktora grozi zawaleniem. Nowy sarkofag ma zapobiec dalszej emisji promieniotwórczej. Prace rozpoczęły się w 2012 roku. Koszt największej mobilnej konstrukcji na świecie przekroczył 2 miliardy euro. Przedsięwzięcie sfinansowały Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Musieliśmy usunąć 125 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Silnie skażony gruz wciąż był w glebie. Wysoki poziom promieniowania stanowił niebywałe zagrożenie dla robotników. Pięć stacji pomiarowych przez całą dobę śledzi poziom skażenia powietrza. To daje nam gwarancję, że robotnicy nie ulegają dodatkowemu napromieniowaniu. Fundamenty o powierzchni 90 tysięcy metrów kwadratowych stanowiły wyzwanie dla inżynierów i pochłonęły niemal 1/4 kosztów. Czas goni. Stara obudowa niszczeje szybciej niż oczekiwano.
Wiatr i opady kruszą konstrukcję od zewnątrz, a materiały radioaktywne od wewnątrz. Stara obudowa uległa degradacji m.in. z uwagi na opady atmosferyczne. Nie spełnia swoich funkcji. Ludzie znowu ryzykują życie, by opanować sytuację w Czarnobylu. Rocznie przybywa 12 tysięcy ton wysoce radioaktywnych odpadów. Co począć? Problem ostatecznego składowiska pozostaje nierozwiązany. Dawna kopalnia soli w sercu Niemiec służyła jako punkt końcowy. Jednak 40 lat po ostatnim transporcie stała się zagrożeniem niewyobrażalnych rozmiarów. Może runąć. Skały napierają na sklepienie i ściany. Pierwsze zbiorniki zaczynają pękać. Możliwe, że uszkodzenia są poważne. Prace górnicze nadwyrężyły skały. Coraz więcej wód gruntowych przenika do sztolni. Tymczasem materiały radioaktywne przedostają się do wody. Zawalenie się kopalni to tylko kwestia czasu. ,126 tysięcy beczek z odpadami należy wydobyć. Odwierty umożliwiają analizę sytuacji w komorach. Musimy wiedzieć, czego się spodziewać, gdy je otworzymy, by wydobyć zbiorniki. Czy istnieje ryzyko wybuchu? Wiadomo, że substancje skażone mogą się uwolnić. Odpady mogą wypłynąć. Musimy zakładać, że sztolnie zostały naruszone. Odwierty też mogą uszkodzić beczki i spowodować dalsze skażenie. To zło konieczne. Nikt nie wie, co się dzieje w zaplombowanych pieczarach. W ten sposób będzie można ocenić skalę uszkodzeń przed wydobyciem. Do otworów wprowadzono specjalne kamery. Nagrania pokażą stan skał wokół sztolni. Ponadto przeprowadzimy pomiary, które określą właściwości mechaniczne skał. To da gwarancję, że kopalnia się nie zawali, że ziemia się nie osunie. W kopalni soli znajduje się około 28 kg plutonu. Stan wielu komór jest krytyczny. Jeśli plan awaryjny zawiedzie, a skały runą szybciej niż się oczekuje, skażenie tego gęsto zaludnionego obszaru będzie nieuniknione. Do awarii w Czarnobylu doszło w 1986 roku. Uszkodzony reaktor załatano na prędce. Dzisiaj radioaktywność może się wymknąć spod kontroli. Grozi nam druga katastrofa. Inżynierowie gorączkowo pracują nad nową obudową. Tak zwany sarkofag to największa konstrukcja przenośna na świecie. Ma zatrzymać promieniowanie. Sarkofag ma być odporny na wiatr, śnieg, lód, trąby powietrzne i trzęsienia ziemi sięgające 6 stopni w skali Richtera. Tornada i ziemiotrzęsienie 6 balów.
Inżynierowie zaprojektowali niepowtarzalną konstrukcję ze stali, która ma gwarantować stabilność. Podstawa waży prawie 29 tysięcy ton. Radioaktywność na placu budowy 300 razy przekracza normę. Budowa sarkofagu była trzyetapowa. Chodziło o to, by robotnicy pracowali najwyżej na wysokości 30 metrów. Promieniowanie zwiększa się wraz z wysokością. Ponadto skracaliśmy zmiany. Po dwóch latach ogromna stalowa konstrukcja została postawiona za pomocą układów hydraulicznych. Pierwszy raz można było zobaczyć zakrzywiony kształt sarkofagu. To wielka chwila dla inżyniera Wiktora Zalizeckiego i jego zespołu. Łuk składa się z dwóch warstw oddalonych od siebie o 12,5 metra. Podstawowe elementy nośne to rury o średnicy 800 mm i grubości 50 mm. W Europie tylko jeden zakład wytwarza takie elementy. Sarkofag ma przetrwać 100 lat. Nikt nie wie, co będzie później. Największy problem polega na tym, że metalową konstrukcję należy regularnie malować, aby nie rdzewiała. Promieniowanie to uniemożliwia. Wydobycie paliwa jądrowego też wydaje się niewykonalne. Zobaczymy, czy projekt wytrzyma próbę czasu. Nowy sarkofag da nam szansę, by w ciągu wieku opracować nową technologię i infrastrukturę. Reaktor ma zostać rozebrany pod osłoną. Odpady radioaktywne mają być usunięte. Czy przedsięwzięcie za 2 miliardy euro zakończy się sukcesem? Zagrożenie katastrofą jądrową rośnie. Nie ma czasu do stracenia. Strefa wyklucznia o powierzchni 4300 km kwadratowych to najlepszy dowód. Z uwagi na pluton i inne transuranowce, na tym obszarze nie będzie można żyć przez co najmniej 1000 lat. Reaktor w Czarnobylu leży 4 km od Prypeci. Miasto niszczeje. W 1986 roku mieszkało tu około 50 tysięcy osób. Likwidator Wołodymir Usatenko spotkał się z jednym z dawnych mieszkańców. Oleksandr Syrota miał 9 lat, gdy z dnia na dzień zarządzono ewakuację. Było około 20-26 kwietnia. Przyszli przedstawiciele władz. Powiedzieli, że dojdzie do trzydniowej ewakuacji, że mamy się przygotować i czekać na instrukcje. Mijała 18 godzina od katastrofy. Kierownictwo elektrowni nawet Moskwę poinformowało dopiero po południu. Chmura radioaktywna zbliżała się do Prypeci. Nikt nie zdawał sobie sprawy, dokąd dotrze. Aby się bać, trzeba rozumieć, co się dzieje. Nie wiedziałem, że tam nie wrócimy i że to koniec mojego dzieciństwa. Awaria reaktora zakończyła sielankę w Prypeci. 1200 autobusów zostało wysłanych na ewakuację.
Uchodźców zakwaterowano w lokalach tymczasowych. Byli tam niemile widziani. Reakcje były okropne, przerażające. Byliśmy jak trędowaci. Mieszkańcy nie mogli wrócić do domów. Tymczasowa ewakuacja przekreśliła nadzieję na powrót. Mieszkałem tu z matką. Ile miałeś lat? Prawie 10. Co czułeś? Traktowaliśmy to jak zabawę. Nie rozumieliśmy, że nie wrócimy. Kilka miesięcy później tubylcy mogli przyjechać po dobytek. Nieliczni udali się do strefy wykluczenia. Przytłaczało ich poczucie, że stracili dach nad głową. Tak wyglądał nasz dom. To podwórze. Z trudem poznaję to miejsce. Tak wyglądało na zdjęciu, a tak teraz. Natura wkroczyła. Wszystko zarosło. Mnie zadziwił stadion. Co roku przyroda pochłania kolejne ulice. Prypeć stała się wielką kapsułą czasu z 86. Dzieci już nigdy nie będą się uczyć w tej szkole. Ich prace zostały w dawnym laboratorium fizycznym. Wszystko porzucono w pośpiechu. Kilkadziesiąt lat temu. Zaczęło się inne życie. Pełne wizyt w szpitalach. Oleksandr Syrota przeżył. Kilku jego kolegów zmarło z powodu napromieniowania. Pozostały opuszczone nieużytki. Kijów, ośrodek medycyny nuklearnej. To tutaj przez lata leczono ofiary z Czarnobyla i Prypeci. Obraz cierpiących na chorobę popromienną wrył się w pamięć Ukraińców. Nie ma komórek, które chroniłyby organizm przed infekcjami, gdy przyjęta dawka przekracza 100 remów. To wyrok śmierci. Skala ekspozycji określa skalę objawów. Może doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut albo do długofalowych działań niepożądanych. Setki tysięcy osób były narażone na promieniowanie w Czarnobylu. Wiele z nich do dziś musi się leczyć. Byłem jednym z 8 naukowców, których przewodniczący Akademii Nauk wysłał do Czarnobyla w 1986 roku. Mieliśmy powstrzymać rozprzestrzenianie się pyłu radioaktywnego. Wielu nie zdawało sobie sprawy z konsekwencji napromieniowania. Przed innymi zatajono rozmiary katastrofy. Byliśmy spragnieni, paliło nas w gardle. Co 15-20 minut piliśmy wodę, inaczej nie dało się wytrzymać. Likwidatorzy kopali tunel. Spod reaktora wypływała woda. Istniało ryzyko wycieku masy przypominającej lawę. Zapobiegli dalszym eksplozjom, przez które, zdaniem ekspertów, pół Europy nie nadawałoby się do zamieszkania.
Wielu bohaterów przypłaciło heroizm życiem. Ci, którzy przetrwali, przekazali skutki promieniowania dzieciom. Co mu dolega? Ma problemy z trzustką. Typowe objawy? Próba wątrobowa przekracza normę. Zdaniem profesora Czumaka doszło do mutacji genotypu. Zmiana jednej zasady azotowej może zmodyfikować układ enzymatyczny dziecka i upośledzić odporność na szkodliwy wpływ środowiska. Lekarze łączą te objawy z napromieniowaniem rodziców w Czarnobylu. Długotrwałe skutki radioaktywności to problem globalny. Elektrownia jądrowa w Lubminie na niemieckim wybrzeżu Bałtyku jest rozbierana od roku 90. Tak wygląda codzienność ostatniego ćwierćwiecza. 8 bloków wciąż stoi. Ponad 700 robotników od lat pracuje nad dekontaminacją. Nasi koledzy co miesiąc chodzą na kontrolę wdychanych substancji. Są pewne normy. Jeśli zostaną przekroczone, dany robotnik jest zawieszany. Maksymalnie mogą być narażeni na 1000 mikrosiwertów promieniowania. Likwidacja elektrowni miała kosztować 3 200 000 euro. Powinna była zostać ukończona dawno temu. Kierownictwo zderzyło się z ponurą rzeczywistością. Obecnie koszty są szacowane na 4 miliardy euro. Pojawiają się nowe problemy. Przechowywano tu duże zbiorniki z materiałami radioaktywnymi. Niektóre były nieszczelne. Wygląda na to, że doszło do przecieków podczas napełniania lub opróżniania. Zabezpieczenia okazały się niewystarczające. Początkowo zakładano, że materiał radioaktywny zostanie usunięty w ciągu 18 lat. Potrzeba było 25 lat, by usunąć zaledwie 70%. Według nieoficjalnych szacunków całkowita rozbiórka potrwa jeszcze 40 lat. Zanim części będą mogły opuścić zakład, muszą zostać sprawdzone pod kątem promieniowania. Nasz zakład działa na podstawie pomiarów promieniowania gamma generowanego przez kobalt 60, CES-137 i inne nuklidy. Promieniowanie beta ekstrapolujemy. Tak określamy radioaktywność w strefie pomiaru. To obszar wielkości ucha igielnego. Części nie mogą być szersze niż 80 cm. Ogólna masa elektrowni sięga 1 800 000 ton. Według szacunków 35% było narażone na promieniowanie. Składują tu 74 pojemniki typu Castor, zawierające prawie 600 ton radioaktywnego paliwa. Sęk w tym, że materiały możemy przechowywać do 2039 roku. 40 lat. Później w Niemczech nie będzie bezpiecznego składowiska.
Tylko w Niemczech trzeba usunąć w przybliżeniu 10 tysięcy ton wysoce radioaktywnych materiałów. Kraj jest rozwinięty technicznie, ale wciąż nie znalazł rozwiązania kwestii tych śmiercionośnych substancji. Składowisko w starej kopalni soli Ase zalewa woda. To potwierdza grozę sytuacji. Już 12 tysięcy litrów wody dotarło do kopalni. Trzeba ją wypompować. Teraz najważniejsze jest wydobycie 126 tysięcy beczek. Wykorzystujemy różne narzędzia. Bierzemy pod uwagę zmiany w budowie geologicznej terenu. Czynimy prognozy na przyszłość. Znajdują one odzwierciedlenie w analizach bezpieczeństwa. Na początku każdą beczkę należy sprawdzić pod kątem przecieków i przepakować. Później trafią one ponad 700 metrów wyżej na powierzchnię. Na koniec zbiorniki transportowe należy sprawdzić pod kątem napromieniowania. To wielkie przedsięwzięcie. Jesteśmy pionierami w tej dziedzinie. Wciąż istnieje ryzyko, że nie opanujemy wody zalewającej składowisko. Należy zadbać o bezpieczeństwo i ograniczyć szkody dla środowiska i ludności. Nie wiadomo, czy wydobycie się powiedzie. Może materiały niebezpieczne wciąż będą stanowić zagrożenie? Lepszym miejscem dla beczek ma być stara kopalnia rud żelaza. Kombajny chodnikowe drążą korytarz o długości 850 metrów. Kopalnia Konrad to jedyne niemieckie składowisko odpadów, które spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa. Przez kilka lat wydobywano tu rudy żelaza. W kopalni Ase przez kilkadziesiąt lat wydobywano sól. Po mieście około 300 tysięcy odpadów o średnim poziomie zagrożenia. Według szacunków do roku 2022 wytworzymy ich dwa razy więcej. Adaptacja nieczynnych kopalni do składowania odpadów to stary pomysł, który jest jednak nieopłacalny. Istniejące składowiska należy poddawać przeglądom. Są za małe. Ta koncepcja jest nieprzekonująca. Nie ma innego rozwiązania. Odpady jądrowe są składowane tymczasowo od 40 lat. Ten problem dotyczy wielu krajów. Czarnobyl, kwiecień 86 roku. Wyżej. Utrzymaj się. Tam, gdzie dym idzie. Incydent w Czarnobylu to jedna z poważniejszych katastrof w dziejach. Obszar o powierzchni 4300 km2 przez stulecia nie będzie zamieszkany. Prawie 300 tysięcy osób straciło domy. Wiele okolicznych miejscowości zrównano z ziemią. Do dziś przetrwały pojedyncze domy. Mnóstwo osób wróciło, w tym Anna i Ihor. Dziś dobiegają osiemdziesiątki. Nie wierzą w skażenie. Nie ma promieniowania w tej okolicy.
Urzędnicy to sprawdzali. Na prosiaku, na ziemi. Powiedzieli, że jest czysto. I chora martwi kostka. Skręcił ją niedawno. Za leki trzeba słono płacić. Co czwartek przyjeżdża sklep. Sprzedają niezbędne rzeczy. Liczą podwójnie. Władze tolerują obecność około 180 samosiołów. Ceny żywności są wysokie. Opieka medyczna zawodzi. Niemniej Ihor i Anna chcą zostać. To ich ziemia. Żaden z dawnych mieszkańców Prypeci nie wrócił do domu. Trwałe materiały radioaktywne, jak pluton, sprawiły, że to kwitnące niegdyś miasto wymarło. Znawca promieniowania Usatenko uważa, że najgorsze jest przed nami. Nawet w odległych krajach będą się pojawiać mutacje genetyczne. Chodzi nie o skalę napromieniowania, tylko o sam jego fakt. Katastrofa w Czarnobylu dotknęła nie tylko Ukrainę, ale też sporą część Europy. Minęło 30 lat. Sarkofag ważący 31 tysięcy ton jest ustawiany nad reaktorem, by zapobiec kolejnym incydentom. Stara obudowa jest nieszczelna. Sarkofag jest większy niż Notre Dame. Mógłby też zasłonić statuę wolności. Teraz trzeba wprawić go w ruch. Użyjemy docisków pchająco-ciągnących, znajdujących się po obu stronach łuku. Łączą sarkofag z szynami. Ze względu na sporą wagę, osłona zostanie zamontowana osobno. Sukces przedsięwzięcia zależy od przesunięcia konstrukcji wartej 2 miliardy euro. Jeden dźwignik pcha konstrukcję, drugi ją ciągnie. Użyjemy czterech elementów, by transport był możliwie bezpieczny. Pierwszy etap zakończył się pomyślnie. Pora na drugi. W pewnym oddaleniu powstała dwuwarstwowa powłoka zewnętrzna. Dwa łuki należy zespolić, a następnie przenieść nad zniszczony reaktor. Wilgotność między powłokami nie może przekraczać 40%. To zapobiegnie korozji i zagwarantuje trwałość. Prace naprawcze i konserwatorskie nad reaktorem będą niemożliwe. Promieniowanie będzie zbyt wysokie. Na początku 2018 roku przesuniemy konstrukcję w stronę bloku o 330 metrów. Szacowana prędkość 10 metrów na godzinę. Osiągnęliśmy taki wynik, gdy przesunęliśmy wschodnią część łuku o 125 metrów.
Gdy sarkofag zakryje reaktor, pojawi się nadzieja, że sytuacja w Czarnobylu zostanie opanowana. Przynajmniej na kilka lat. Do katastrofy doszło 30 lat temu. Czarnobyl pokazał śmiercionośne oblicze energii jądrowej. Wyżej! Utrzymaj się! Tysiące osób przypłaciły tańszą energię życiem. Wiele przeszło do historii jako bohaterowie. Gdybyśmy myśleli o chorobach i rychłej śmierci, umarlibyśmy. Lepiej sobie wmawiać, że dolegliwości mają związek z wiekiem. Obecnie istnieje około 400 elektrowni jądrowych. Każda może doprowadzić do katastrofy. Chyba czas zmienić sposób myślenia. Pamięci bohaterów i ofiar katastrofy w Czarnobylu. Od 1986 do dziś. Wersja polska TVN. Tekst Marta Jurkowlaniec. Czytał Jarek Łukamski.